Jednego dnia, który nie był ani świątecznym, ani jarmarcznym, a przez to na zgromadzenia nieodpowiednim, zostałem w domu, celem orki pod Łubin i wywiezienia trochę nawozu w pole. Około godziny 3 po południu zwrócił mi uwagę parobek, zaznaczając, że jakieś auto zajechało na podwórze domu. Zapewne więc do mnie. Roboty nie przerywałem, wiedząc, że jak kto ma do mnie interes, to mnie na pewno znajdzie. Nie omyliłem się, gdyż za parę minut przybył na pole oficer. Z miną ogromnie poważną, a upewniwszy się, że ma ze mną do czynienia, oświadczył bardzo uroczyście, że przyjeżdża od naczelnika państwa, Piłsudskiego, i na jego rozkaz, żeby mnie natychmiast przywiózł do Warszawy. Z Bogiem. Z Bogiem. Wincenty Witos urodził się w Wierzchosławicach nad Dunajcem. Był jednym z twórców polskiego ruchu ludowego, dzięki któremu odrodzona niepodległa zyskała miliony nowych, świadomych i odpowiedzialnych obywatelek i obywateli. 24 lipca 1920 roku powstał Rząd Obrony Narodowej, którego Witos został premierem. Kiedy pod Radzyminem, Okuniewem i Markami decydowała się przyszłość Europy, był na froncie. Zawsze z obywatelami broniącymi swojej Rzeczypospolitej. Za swoje zasługi został uznany za jednego z ojców niepodległej Polski.